Na ziemi suwalskiej i sejneńskiej Niemcy jeszcze przez szereg miesięcy nie wycofywali się. Niemieccy dyplomaci i generałowie nadirowali umiejętnie, wskazując na niebezpieczeństwo narastające na wschodzie pod tzw. rewolucji październikowej w Rosji. Zwycięska Ententa zrazu nie naciskała zbyt mocno na ewakuację niemieckich dywizji ze wschodu, widząc w nich tymczasową zaporę przed bolszewickimi hordami. Politycy litewscy, korzystając z osłony niemieckich bagnetów, rozbudowywali swoją administrację oraz siły zbrojne na naszych terenach, a Niemcy udzielali im poparcia. Ksiądz Stanisław Szczęsnowicz, poseł ziemi sejneńsko-suwalskiej, w swym przemówieniu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 1919 roku podawał przykłady zbrodni popełnionych na Polakach na tych terenach. Między innymi opisał atak wojska niemieckiego na wiernych zgromadzonym w kościele podczas pasterki 1918 roku. Pojawiły się doniesienia o brutalnych napaściach na folwarki, Janiszkach, Jonrajściu, Krasnowie i ochotnikach zorganizowanych przed Litewski Komitet Powiatowy w Sejmach i o wielu innych aktach przemocy. W okresie od grudnia 1918 do początku sierpnia 1919 roku na samej tylko Sejneńszczyźnie zginęło w potyczkach z Niemcami i Litwinami bądź z wyroków ich sądów 27 żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, a kolejnych 200 zostało aresztowanych. Może wygra z twego serca żart.
kwitną pąki białych róż. Tam pod jarem, gdzie w wojence pan wyrósł na mogile biały róży kwiat. Tam pod jarem, gdzie w wojence pan wyrósł na mogile biały róży kwiat. Zakończył się olbrzymim sukcesem. Sejnin wziął szturmem podchorąży Wacław Zawadzki, pseudonim Rózga, tracąc zaledwie 2 poległych i 14 rannych żołnierzy. Pochwycono ponad 100 jeńców, w tym 3 instruktorów niemieckich. Zdobyto 2 CKN-y, znaczną ilość broni ręcznej i magazyny z zaopatrzeniem. Z miejscowego więzienia uwolniono Polaków przetrzymywanych tam za działalność niepodległościową. Akcja powstańcza rozwijała się planowo. Do końca dnia wyzwolono jeszcze Krasnopol, Tartak, Gigry, Wysoki Most, Giby, Derżniki, a za nimi Kosza, Kopciowo, Wisieje i Łoździeje. Ogółem w tym dniu wzięto do niewoli 8 oficerów i 400 żołnierzy litewskich. Straty polskie były niewielkie. Zamknęły się liczbą 9 zabitych i 28 rannych. Miasto przechodziło z rąk do rąk 8 razy. Powstanie sejneńskie to jeden z nielicznych zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem. Pierwota ta szara piechota.
akurat nie ta przepustka. Dlatego, że to jest wyjątkowy moment. Stulecie przyłączenia tej części Polski do wolnej Polski. Równo 100 lat temu. Przyznam się wam, drodzy mieszkańcy tych ziem, że jestem szczerze wzruszony. I nie jest to zdawkowe. Nie jest to zdawkowe. Cała Polska już była wolna. Prawie cała Polska już była wolna. Ale ten zakątek ziemi jeszcze nie był wolny. Jeszcze nie był wolny. Ja tam w Belwederze czułem, że jak rozpiera mnie duma, że Polska w tak krótkim czasie jednoczy się, potężnieje i triumfuje. Ale mój triumf był niezupełny. Cały czas przed oczami miałem ten wasz zakątek ziemi, który nie był jeszcze wolny. I wyście byli, tak, moim krwawym wyrzutem. Pamiętam, jak z synami waszej ziemi byłem w boju. Jak ci młodzi chłopcy spokojnie szli na śmierć za Polskę, za triumf Polski. Ale ich ziemia niestety była jeszcze ciemiężona, była pod jarzmem. Wyście te jarzmo musieli znosić dłużej. I Polska była poniewierana, a godność Polaka często wdeptywana w błoto, w krwawe błoto czasami. Teraz Polska jest wolna. Broni je ramię polskiego żołnierza. Swój życia.